Witam serdecznie, dzisiaj zaczynamy vlogmas numer 5. Ja właśnie wyszłam z wanny, mam umyte włosy, dlatego siedzę w turbanie. Czekam, aż mi trochę przeschną. Zrobiłam sobie zieloną herbatę. Ostatnio bardzo polubiłam zieloną herbatę i piję ją jako zamiennik czarnej. Nie było vloga w piątek, bo muszę Wam opowiedzieć historię, co się stało. I ta historia dotyczy moich rzęs. W środę byłam na rzęsach, wróciłam do domu, wszystko było ok, byłam zachwycona efektem i poszłam spać. Na drugi dzień obudziłam się z czerwonym okiem. Całe moje lewe oko było czerwone w środku i piekło mnie, gdy nie mogłam patrzeć na boki, bo mnie bolało. Było też trochę opuchnięte. I się przestraszyłam, bo nie wiedziałam, czy to alergia, czy może jakiś uraz oka, czy mam zdejmować te rzęsy, co mam z tym robić. Więc ubrałam się i poleciałam do lekarza. Udało mi się dostać do okulistki. Pani doktor przebadała oko, zajrzała do środka i na szczęście nie mam żadnych uszkodzeń rogówki. Prawdopodobnie moje oko zostało poirytowane oparami kleju. Mówiłam Wam, że podczas zabiegu jeden z płatków kosmetycznych, który miałam przyklejony na dolnych rzęsach, trochę wsunął mi się do oka. I właśnie to oko na drugi dzień miałam czerwone. Dlatego dziewczyny, uważajcie, bo coś takiego może się wydarzyć. Często kosmetyczki przyklejają płatki zbyt blisko oka, jeszcze gdy się ma takie małe oko jak ja, jest to utrudnione. Ja właśnie miałam zbyt blisko przyklejony płatek, który podczas zabiegu zaczął powoli wsuwać się do oka i w ten sposób podrażnił oko i oko było nie do końca zamknięte. A podczas zabiegu przedłużania rzęs oczy muszą być zamknięte przez cały zabieg. Nie wolno otwierać oczu, bo każde otwarcie oka może spowodować podrażnienie. Żeby doszło do podrażnienia oka, wystarczy malutka kropelka kleju, która się dostanie do środka. Teraz muszę stosować kremy i żele, tak żeby to oko się zagoiło jak najszybciej to możliwe. Muszę też oszczędzać oczy przed ekranami, nie mogę zbyt dużo patrzeć na telewizor, na telefon, na komputer. Dlatego też wczoraj nie pojawił się vlog, bo no nie wyglądałam najlepiej. Oczy miałam jeszcze zapuchnięte, były małe. Dzisiaj już jest trochę lepiej, chociaż jeszcze trochę wyglądam, jakbym płakała. No, ale już zaczerwienienie się zmniejszyło. Stosuję na oczy maści i żele, dlatego też nie mogę Wam zrobić takiej prawdziwej recenzji, jak długo te rzęsy będą mi się trzymały, bo liczę się z tym, że niestety mogą wypaść szybciej. Na razie jest trzeci dzień i rzęsy cały czas się trzymają. Oczywiście kilka mi wypadło. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z efektu. Podoba mi się, jak wyglądam z tymi rzęsami, ale nie wiem, czy zdecyduję się jeszcze na taki zabieg w przyszłości. Może jednak lepszym wyjściem będzie po prostu doklejanie kępek albo rzęs w pasku, ale muszę się nauczyć, jak to robić, bo niestety do tej pory próbowałam kilka razy i nigdy mi nie wychodziło. Mam problem, żeby przykleić, może przez to, że moje oczy są tak małe. O, możecie zobaczyć, jak to oko wygląda. Dla porównania to jest moje drugie oko. No to cały czas jest czerwone, górna połowa jest ok. A tak z innej beczki to nie mogę w to uwierzyć, że już minęła nam połowa vlogmasów. Zostały tylko 2 tygodnie do świąt. Ja jeszcze nie mam kupionych prezentów. Kupiłam tylko jeden prezent ze wszystkich, które mam kupić, więc na pewno jeszcze pójdziemy do sklepu i będziemy wybierać prezenty i pakować. Dajcie mi znać, czy Wy już macie prezenty, czy też jeszcze w tym roku jesteście nieogarnięte i nie kupiliście wszystkiego.
Może później pójdę do sklepu kupić produkty do zrobienia kolejnego filmu i chciałabym, żeby kolejny film właśnie był z przepisami z TikToka, tak jak Wam opowiadałam. Więc muszę sobie wyszukać filmy, przepisy, które chcę zrobić, zapisać składniki, które potrzebuję i iść na zakupy. Ale najpierw muszę znaleźć szczotkę, bo gdzieś mi zginęła, rozczesać włosy i je wysuszyć. Także zobaczymy się później. Ostatnio otwieraliśmy numer 8, więc dzisiaj będę miała aż 3 okienka. Numer 9. Gdzie jest 10? Nie widzę dziesiątki. Numer 10. I 11. Dzisiaj będę miała aż 3 jajeczka, 2 czekoladowe i jeden z masłem orzechowym. Wybieram się właśnie do sklepu. Jest bardzo ciemno na dworze. Zrobiła się już godzina 16, a jest ciemno, jakby był środek nocy. Także jak wrócę ze sklepu, pokażę Wam, co kupiłam. Wróciłam już do mieszkania i pokażę Wam, co kupiłam. Szynka dojrzewająca. Strąg łososiowy. Feta. Pomidorki koktajlowe. Cukier trzcinowy. Sałatka obiadowa. Rukola, czekolada, jedna jest mleczna, a drugą przez przypadek wzięłam z jagodami i poziomkami. Proszek do pieczenia, sałata lodowa, banany, kostka masła, serek śmietankowy do kanapek, mozzarella. Z ciekawości wzięłam taką przyprawę do kawy chai latte. Jestem ciekawa, jak będzie smakowało. I kupiłam jeszcze dwa naczynia do zapiekania. Te naczynia będą mi potrzebne do przepisu, który chcę jutro zrobić. Były akurat w promocji, dlatego wzięłam dwa. Po tym, co kupiłam, już pewnie domyślacie się, co będę robiła jutro w filmie. Jeżeli macie jakieś ciekawe przepisy albo dobre, sprawdzone, takie, które chcielibyście, żebym przetestowała, to zostawcie mi w komentarzu. Chętnie będzie więcej gotowania we vlogach, więc z przyjemnością przetestuję. A dzisiaj zrobię jeszcze ciasteczka czekoladowe. Będą to ciasteczka z przepisu Sugar Lady i to będą takie typowe amerykańskie chocolate chip cookies, czyli takie mięciutkie ciasteczka z czekoladą w środku. Witam kolejnego dnia. Wczoraj miałam zabrać się za ciasteczka, ale się zagadałam. Potem zrobiło się bardzo późno. No i nie zrobiłam ciasteczek, dlatego robię je dzisiaj. Zaczynam od tego, że bardzo miękkie masło muszę utrzeć razem z cukrem. Dlatego masło zostawiłam na noc poza lodówką, żeby ładnie się rozpuściło. Przekładam to do miski i dodaję biały cukier i cukier trzcinowy. Thank you.
Pod koniec było bardzo ciężko wymieszać to ciasto, bo jest twarde. Dodałam do niego dwie kostki czekolady, jedną mleczną, jedną gorzką. I teraz postaram się uformować z tego kuleczki. Nie wiem, czy dobrze, ale cały czas czuć w nich drobinki cukru. Ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w jedzeniu. Wszystkie kulki postaram się robić mniej więcej takiej samej wielkości. Nie wiem, jak duże mi te ciastka wyjdą, więc no, okaże się, czy się połączą, czy się ładnie upieką. Także robię kuleczki. Ciasteczka już wyciągnęłam z piekarnika, tak prezentuje się pierwsza partia. Chyba odrobinkę za długo trzymałam je w piekarniku, bo zrobiły się brązowe. Na filmie Sugar Lady były bardziej blade, więc dlatego drugą porcję trzymałam krócej i są zdecydowanie miękciejsze. Teraz poczekam, aż one. O! Te ciasteczka są bardziej wypieczone, można je podnieść. Są miękkie, ale nie aż tak miękkie jak tamte. Teraz poczekam, aż one się wystudzą i potem zrobimy test, jak smakują. Dokończę teraz sprzątanie łazienki. Jak widać, lustro jest brudne. Wcześniej myłam wannę, dlatego wanna już jest czysta. Teraz zajmę się zlewem, toaletą i tym, co jest za mną. Posprzątałam już łazienkę, dlatego mogę zrobić test ciasteczka. Ciasteczko ładnie ostygło i już nie jest takie miękkie na środku. Jestem ciekawa, jak będzie smakowało. Może najpierw przełamię to ciastko na pół. O, zobaczcie. Czekolada nie wypływa, bo już są zimne, ale jakby były gorące, to na pewno wypłynęłaby czekolada. No i spróbujemy. Są przepyszne, są bardzo miękkie i bardzo słodkie. Jak będę robiła je drugi raz, to na pewno trochę zmniejszę ilość cukru, ale bardzo mi smakują. Przepyszne są te ciasteczka i trzeba je trzymać w piekarniku bardzo krótko, wystarczy 10 minut. I są już upieczone. Zostawię Wam w opisie link do filmu, w którym Sugar Lady robi te ciasteczka. Korzystałam właśnie z tego przepisu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w poniedziałek.